Mam przyjemność kierować Centrum Metrologii przy firmie Radwag w Radomiu. Przede wszystkim zajmuję się opracowywaniem, oczywiście wspólnie ze współpracownikami, nowych metod pomiarowych związanych z masą, bo ważenie jest obecne wszędzie. Naszym głównym zadaniem jest wykonywanie bardzo dokładnych wzorców masy i odważników, które potem stosowane są w różnego rodzaju laboratoriach i zakładach produkcyjnych w całej gospodarce. Jesteśmy w tej chwili jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Możemy wyznaczyć masę z dokładnością odczytu 1/10 mikrograma. Trzeba lubić to, co się robi. Jeśli się tego nie lubi, jeśli się tego w pewnym sensie nie pokocha, to wyników tej pracy nie będzie. Marzy nam się zbudowanie takiego stanowiska pomiarowego, które pozwoli nam na osiągnięcie dokładności dostępnych dzisiaj jedynie Narodowym Instytutom Metrologicznym i dosłownie kilku laboratoriom na świecie. Taki mamy cel. Rola laboratorium wzorcującego jest ogromna, ponieważ to od niego zależy, czy pomiary wykonywane przez użytkowników przyrządów pomiarowych, np. WAG, będą wiarygodne. Są takie dziedziny gospodarki, gdzie błąd w pomiarach rzędu nawet 1 mg może kosztować miliony. Wierzę w to, że dzięki naszej pracy już niedługo, tu w Radomiu, powstanie laboratorium, w którym będziemy przechowywać wzorzec kilograma, podobny do tego, który jest w SEFR. Byłby to niewątpliwie sukces na skalę światową. Radom. Centrum Techniki i Precyzji.